Hej, witajcie na moim kanale, ja jestem Adzia i dzisiaj będziemy mieli swoje pierwsze zawody po długiej przerwie. Już dojechaliśmy na miejsce. Największy stres miałam, jeśli chodzi o podróż, dotarcie z Siwym. Wiecie, po wypadku byłam bardzo zestresowana, jak on w ogóle będzie się zachowywał w bukmance, ale jesteśmy już na miejscu, cały ten stres z trasy zszedł i teraz zabieramy się za rozpakowanie sprzętu. Jest tego trochę. I idziemy do koników. Do startu mamy jeszcze ponad godzinę, więc na spokojnie jeszcze sobie tutaj szybciutko ogarniemy. Tutaj za nami stoi takie jabłko, które jest straszakiem. I kiedyś jak pojechałam na trening wyjazdowy tutaj do Jakubowa, to Siwy akurat bał się tego bardzo skakać, nie chciał. I ja się bałam, że postawią to na parkurze. Na szczęście tego nie ma, ale mam nadzieję, że to nie czeka na wyższe konkursy, bo wtedy to będzie lipa. Siwulec się tam tak zapatrzył na przejazdy, jak stał tutaj w tej, w tym stanowisku, że bez problemu założyłam mu nauszniki, nawet się nie zorientował, kiedy ja mu je założyłam, więc dalej patrzy się, jak oni jadą, tak? Uczysz się? No i dobrze. Przejazd rozpoczyna Magdalena Komorowska z koniem Cześnik. My już jesteśmy po jednym przejeździe. Moim takim celem było, żeby Siwy nie wyłamywał. Mogły być zrzutki, mieliśmy dobrze po prostu na to najechać. I zdarzyło się tak, że wszystko bardzo ładnie jechało, jedynie mieliśmy jedną zrzutkę. Ale akurat w tym miejscu było też bardzo grząsko, też blisko podjechaliśmy. Ale no nie mam mu tego za złe, bo ja mu powiedziałam, że tak naprawdę może wszystko zrzucić, byle tylko nie wyłamywał, a zrobił jedną zrzutkę. Bardzo fajnie, miękko się prowadził. Przed nami jeszcze jeden konkurs, 80 cm, co prawda szybkości, ale my go będziemy jechać swoim tempem. Jeśli się uda gdzieś tam dodać w międzyczasie, to będziemy próbować, ale ja nie chcę stracić kontroli nad Siwym, bo no, po przerwie my chcemy sobie jeździć na spokojnie i się wczuć troszkę w klimat zawodów, ale jestem z niego bardzo zadowolona. Ale on w ogóle jest taki mega ciekawski, dzisiaj tak się patrzy na wszystkich, o, on co chwilę chce coś dostać, jest taki mizio fajny, więc trzymajcie kciuki, jeszcze za 80, jeszcze przed nami jeden konkurs. Api zajął 6. miejsce w konkursie LL. Siwy może byłby 7. albo i 8., gdyby nie nieszczęsna jedna zrzutka. Ale i tak jestem z niego bardzo zadowolona. W ogóle nie nastawialiśmy się na żadną wygraną. Api jest troszeczkę łatwiejszym koniem do ogarnięcia niż Siwulec. Ale no, zobaczcie, jaką gęścię się wyda w tym zestawie. I najlepsze jest to, że przejeżdżałam i tam burmistrz, stary burmistrz mojego miasta stał. I ja przejeżdżam i on tak patrzy na siebie i mówi: ten, to jest wielki koń. Siwy tak przeszedł i ja takie: nieźle, nieźle. Serio. Bo Siwy jest chyba tutaj jednym z najwyższych koni. Jak nie największy. No. I on tak przykuwa jeszcze, bo jest taki... Jesteś tak ładnie ubrany, nie na niebiesko. Ładnie jestem.
zobaczymy, jak pójdzie nam konkurs 80. Jak mówiłam, jest to konkurs szybkości. My go postaramy się bawić pewnie, ale pewnie nie bardzo szybko. No bo nam pewnie szybko nie wyjdzie bardzo. Ja się boję, że ja dodam mu i stracę na nim po prostu kontrolę, że siwy może się za bardzo rozciągnąć i wtedy nie będzie myślał, że ma skakać i po prostu będzie wpadał w te przeszkody, bo on tak prędkości trochę nie ogarnia, więc raczej wolę troszkę wolniej. Na całe szczęście równają też plac, bo było tam miejsce, gdzie zobaczycie właśnie na tym przejeździe NL, że prawie się zakopaliśmy i się wywrócił siwy, to właśnie tam na szczęście już równają. Więc może tym razem będzie trochę lepiej. Tak. Chyba, że zdążą wyjechać te konie, zanim my będziemy, bo nie wiem, która jadę. Już jesteśmy po przejeździe 80 cm, konkurs szybkości. My mieliśmy z siwym oczywiście jedną zrzutkę, ale bardzo fajnie szedł, obudził się, nawet w pewnym momencie zaczął brykać. Happy, nie wiadomo jeszcze, które zajął miejsce, nie? Myślę, że mam Atalię, mam piąte, ale jeszcze nie zobaczymy. No, więc może będzie miała piąte miejsce, zobaczymy. Ale jeszcze zapisaliśmy się na konkurs L, ponieważ jest tutaj bardzo mało zawodników. No i się zgodzili po to, żebyśmy sobie spróbowali. Nigdy nie jechaliśmy Elki, a jest taki mały parkour. Jestem ciekawa. Jeśli się nie uda, no to zrezygnuję w trakcie, jeśli coś będzie nie tak. To będzie nasza próba, bo ogólnie Elki są w większości już regionalne i trzeba byłoby licencje i to już Dżonkowi wielkie parkury, a tu jest taki fajny, wiecie, domowy, więc mamy okazję spróbować swoich pierwszych sił. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Siwy skakał naprawdę z siłą, więc mam nadzieję, że na tej Elce się też nie obudzi za bardzo, bo wtedy to może być ciężko mi go opanować, więc taka energia będzie. Jak się w ogóle kochają cały czas. No. Ale nawet się nie zmęczył w ogóle. No, mam wrażenie, że się bardziej obudził po tej przerwie niż ten się zmęczył. One są jeszcze bardziej takie. Co ty tu robisz? Chłop się nim go całego. Cały. Na razie odeszliśmy sobie od koni, bo tam nas jakiś bąk atakował i siwy już się denerwował, więc chwilę sobie wstępujemy tutaj pod las. Super! Przed Państwem 10 najlepszych par konkursu klasy L rozgrywanego w ramach zawodów towarzyskich w skokach przez przeszkody w Jakubowie. Rozety i gratulacje składa sędzia główny. Pani Anna Krzesiewicz. Miejsce trzecie to Bruno Haniszewski. Miejsce drugie Rosalia Madera. Miejsce pierwsze Roxana Bezulska. I wszystkich zawodników prosimy o ukłon. Rozpoczęcie rundy honorowej.
serdecznie na emocjonujący konkurs Potęgi Skoku na arenie Hobby Horse. Każdy, kto chce się jeszcze dopisać, jest to możliwe na miejscu. Serdecznie zapraszamy. No, ile było koni? 13. Zajęliśmy 8 miejsce. Nie jest źle jak na pierwszy raz, pierwszy L. Wystraszył się na pierwszej przeszkodzie, ale później jakoś poszedł. Nie się ulec. Ważne, że nie wyłamał, to jest najważniejsze. Były zrzutki, ale nie było wyłamań, chociaż na, z jedynki tak naprawdę skoczył się prawie ze stój. Ale jest na, mamy pierwsze flow. My się zabieramy już do domu, jesteśmy wykończeni, konie też. Z chęcią w ogóle weszły do przyczepy bez żadnego problemu, bo już chcą wracać, my również. Więc się zbieramy i dajcie znać, jak podobał wam się odcinek i nasze starty na zawodach. Do zobaczenia i pa, pa.